Zaraz dowiemy się, czego sobie życzy nasza główna bohaterka. Chce arbuza. Zrobicie go? No skoro moja siostra chce arbuza, no to go dostanie, proszę. A ja posiedzę sobie z telefonem. Dobra, ustawię tutaj mój sprzęt. Co to za hałasy? O, arbuz. I babcia, zaraz ci pomogę. Dziękuję, mój drogi. O, mam tu arbuza. Zrobię z niego pyszny sok. Rozkroiłam go i chwytam za blender. Ojej, jak go zatrzymać? Dobra, działamy. Zrobię z ciebie papkę. Zostawię tylko pestki. Co za amatorstwo. Arbuz? Co za nudy. Myślę, że nasza dziewczynka wcale nie chce arbuza. A ciasto w kształcie arbuza. Dzieci uwielbiają słodycze. Przygotowałem już ciasto biszkoptowe. Wlewam je do foremek. I teraz czary mary. Kolorowanie. Kupiłem nowe barwniki. Nie mogę się doczekać, aby ich wypróbować. Zacznę od tego. Przepyszne. Dobra, wlewamy barwniki do naszego ciasta. I mieszamy. Dokładnie każdy kolor. Tylko spójrzcie, jak to wspaniale wygląda. Najtrudniejsze za nami. Pozostało tylko upiec. Wstawiam je do piekarnika. Podczas gdy moje biszkopty się pieką, troszkę poćwiczę. Raz i dwa i raz i dwa. Jakiś dziwak. No dobrze. Zblendowałam już arbuza, teraz mogę zrobić galaretkę. Dodaję żelatynę i dużo świeżego miodu. Dzisiaj rano go zebrałam. Wlewam to wszystko do środka arbuza. Właśnie tak. Ojej. Co to? Chcesz miodu? Nie ma mowy. To dla mojej wnuczki. A kysz! Spadaj stąd. Powiedziałam ci coś. Co to? Ojej. To było przypadkiem. Co to było? Jak boli. Ale śmieszny filmik z kotkiem. Koty są takie zabawne. Układamy ostatnią warstwę. Pełna koncentracja. Za pomocą noża przycinamy ciasto, aby utworzyć kształt półkola. No i proszę. Gotowe. Teraz wyrównujemy wszystko kremem. Ale to musi być dobre. Palce lizać. A teraz za pomocą szpatułki wszyściutko wygładzę. Mamy to. A teraz przyda się mój talent artystyczny. Nie bez powodu mama oddała mnie do szkoły plastycznej przed szkołą kulinarną. Nauczyłem się malować, żeby stać się idealnym szefem kuchni. Najważniejsze to pamiętać o wszystkich szczegółach. I uwaga! Arbuzowy tort gotowy! O rety, nawet u mnie na grządce nie rosną takie piękne. Brawo, szefie! A co z moim arbuzem? No tak, muszę go przeciąć. Gotowe. Wygląda dobrze. Idealnie. Tak jak chciałam. Super słodki arbuz. Takich nigdzie nie kupicie. Pokroję go na kawałki i położę na talerzyku. Szkoda, że nie rosną takie u mnie w ogródku. Babciu, ale super! Sama to zrobiłaś? Ekstra! A co ja mam? Zwykłego arbuza? Muszę go troszkę podrasować. Wleję swoją ulubioną fantę do środka. Wyjdzie mi arbuz o smaku niebieskiej fanty. Fajny pomysł, co nie? Super! Ojej, jak wszystko apetycznie wygląda! Co to jest? Galaretka arbuzowa? Muszę spróbować!
Smakuje jak miód. Uwielbiam miód. Pyszny arbuz. Lubię to. A co to jest? Po co mi ta pusta butelka? Dobra, próbuję. Przekroję i sprawdzę, co jest w środku. Wow! Pierwszy raz widzę niebieskiego arbuza. Ale ekstra. Muszę tego szybko spróbować. O rety! Arbuz o smaku Fanty! Odlot! A to co? Zwykły kawałek arbuza? No dobra, ukroję. Co? To tęczowy tort w kształcie arbuza? Ja chyba śnię! To było moje marzenie. Jest taki pyszny. Szefie kuchni, jesteś najlepszy. Wygrałeś. O tak! Jestem najlepszy. Słyszałyście? Najlepszy! O co poprosisz tym razem? No wow, to ciasteczko Oreo. Zawodnicy już czekają. Chwileczkę, mam tu coś specjalnego. Zawsze mam przy sobie pudełko różnych czekolad z całego świata. Używam ich tylko do bardzo ważnych wyzwań, takich jak to. Najpierw połamię je na kawałki i wrzucę do tego naczynia. Bierzemy jeszcze więcej czekolady. I jeszcze więcej. I jeszcze. Nie zatrzymam się. A teraz pora podgrzać atmosferę. Roztopimy to. Świetnie. To przepis na płynną czekoladę. Zapisujcie. Gotowe. Bierzemy. Ojej. Jakie gorące. Masakrycznie gorące! Ale muszę wlać to do foremki. Ręce mi się prawie roztopiły. Gotowe! Uff, moje rączki prawie się roztopiły. Ale mi profesjonalista, nie słyszałeś o rękawicach kuchennych? Zagniotłam już idealne kruche ciasto. Muszę dodać do niego kakao, tak żeby było czekoladowe. Nie mam sobie równych, jeśli chodzi o pieczenie ciasteczek. Tyle ich w życiu zrobiłam. Teraz upieczemy ciastka w gofrownicy. Ojej, no wychodzą takie ładniuszkie. Moja wnuczka będzie zachwycona. Kate, co o tym myślisz? Babciu, po co robić jakieś gofry? Przecież ona narysowała Oreo. Spójrz, jak ja to zrobię. Najszybszy przepis na świecie. Otwieram opakowanie i wysypuję wszystko na talerz. Idealnie. Babciu, nie smuć się. W następnej rundzie będę ci pomagać. Rety, ale apetycznie wyglądają. Mam na nie taką ochotę. Wezmę tylko jedno ciasteczko. Siostra nie zauważy. O, moje ulubione ciasteczka. Uwielbiam ten krem. Muszę zjeść dokładkę. Jakie to jest dobre. Co za geniusz wymyślił te idealne ciastka. Chyba trzeba jej przerwać. Napiszcie w komentarzach. A ja tymczasem kontynuuję przygotowanie moich ciasteczek. Gofr. Krem orzechowy. I drugi gofr. Gotowe. Idealne Oreo z przepisu babci. Co tam u ciebie, szefie kuchni? No dobra, mam już wszystkie potrzebne warstwy. Teraz złożę wszystko w odpowiedniej kolejności. Czekolada, nadzienie i drugi kawałek czekolady. Pozostało tylko zrobić wzorek tak jak na oryginalnych ciastkach Oreo. Mamy to! Idealne, ogromne, różowe Oreo gotowe. A co tam u Kate? O tak! To już ostatnie. Chwilka, co? Ostatnie? Zjadłam całe nadzienie? Masakra, co robić? Mam pomysł. Zaraz złożę je wszystkie z powrotem.
Mam tu pastę z Huby Buby. Jest pyszna i można z niej robić świetne balony. Zamieni nam oryginalne nadzienie. Zaraz wam pokażę. Super, co? Użyję jej. Będzie fajnie, smacznie i oryginalnie. Nie mogę się doczekać reakcji siostrzyczki. O, rety! Jestem gotowa spróbować tych pyszności. Wow, czy to gigantyczne Oreo? Wygląda fajnie. Chcę spróbować. Ojej, to czekolada. Ale jakoś tak niewygodnie się ją je. Muszę pomyśleć. A co to jest? Wygląda pysznie. No niezłe. Wow, a to już wygląda ciekawiej. Niby Oreo, ale dlaczego nadzienie jest różowe? Pachnie świetnie! To guma! Odjazd! Pyszności! Podoba mi się. Ciekawy pomysł. Sprawdźmy, jaki balon z tego wyjdzie. Super! Oreo mojej siostry wygrywają. Co? Naprawdę? Wygrałam? Jestem niesamowita. Szefie, co się dzieje? Podać coś na uspokojenie? Chcę pankejki. To proste. Robię najlepsze pankejki na świecie. Nie ma takiej możliwości. To ja robię najlepsze pankejki na świecie. Zaraz się przekonamy. Jak to się robi? No dobra, będę improwizować. Zmiksuję wszystko w blenderze i dalej zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zacznę od jajek. Teraz dodam mleka. Troszkę mąki. Mam nadzieję, że to wystarczy. Ale fajnie. A teraz włączam. Orety! Jak to wyłączyć? Niech ktoś powstrzyma tę mączną maszynę. Chyba się udało. Mąka jest wszędzie. Ale przynajmniej ciasto jest gotowe. Zrobię najlepsze pankejki na świecie. Myślę, że idealnie jak na pierwszy raz. To nie jest zwyczajna bitwa między babcią a szefem kuchni. Babciu, ta trzepaczka się zaraz zapali. Wszystko pod kontrolą. Zabieram się za smażenie. Co? Na takiej patelni? Naprawdę? Teraz to mnie rozśmieszyłaś. Patrz, tak wygląda prawdziwa patelnia do pankejków. Mam to gdzieś. Zaczynam smażyć. Wleję troszkę oleju, żeby nic mi się tu nie przypaliło. Cały staw oleju na patelni. Dawno, dawno temu wynaleziono taki dozownik do oleju. Nigdy nie widziałaś? Oto idealna ilość oleju na porcję. I moje pankejki będą nie tylko pyszne, ale i mniej kaloryczne. Możesz się nawet nie starać, i tak ja wygram. No to patrz, co ja potrafię. Nawet o czymś takim nie śniłeś. To się nazywa doświadczenie. Imponujące. A teraz patrz na to. Cztery pankejki? Jednocześnie. I voilà! To jest prawdziwe doświadczenie. Zdziwiona? No mamy tu do czynienia z prawdziwą bitwą. A co tam u Kate? Co z nimi? Dobrze, już zrobiłam swojego gigantycznego pancake'a. Teraz po prostu zdejmijmy go z patelni. Oj! Ej, chwila, zatrzymaj się! Nie odlatuj! O nie! Prosto do kosza! Masakra! Tak się starałam i wszystko wylądowało w koszu. Wpadłam na genialny pomysł. Ulepszę moje pankejki. Zrobię je w kształcie serca. Mam nadzieję, że mojej wnuczce się spodobają. Włożyłam w to całe swoje serce. Dodam troszkę syropu. Owoców. No i moje serduszka. Gotowe. Co o tym sądzisz, szefie? To jest takie zabawne, że aż mnie brzuch boli ze śmiechu. Spójrz na to. Wlewam do foremki dwie czekoladowe polewy jednocześnie.
Nasza dziewczynka będzie zachwycona, gdy to podniesie. Nie masz szans w pojedynku z takim profesjonalistą jak ja. Babciu, szefie, wystarczy tych kłótni. Kurczę, ale mają fajne naleśniki, a ja co? Muszę coś wymyślić. Wiem, mam tu pączka. Też jest okrągły, ale troszkę za gruby. Trzeba go spłaszczyć. Co? Kurczę, gdzie on się podział? O, tu jest. No, lepsze to niż nic, smacznego. Wow, wszystko wygląda świetnie. Z wyjątkiem tego. Tragedia, co to jest? Jak to zdjąć? Fuj. Nie mam zamiaru tego próbować. Wow, jakie fajne placuszki. Dokładnie takie robi babcia. Muszę ich spróbować. Znajomy smak. Uwielbiam je. Dziękuję. Wow, a co to jest? Mam to podnieść? Ale odlot, jakie piękne. Szefie, jesteś geniuszem. Muszę tego spróbować. Miam, pyszne. Kogo wybrać? Babcie czy szefa kuchni? Ciężka decyzja. Wybierz mnie! Nie, bo mnie! Udowodnij nam, że masz dobry gust! Wybieram babcię! Ona robi najlepsze pankejki. Ja? Hurra! Jestem zwycięzcą! Szefie, no i kto tu jest królem pankejków? W pierwszej rundzie każdy z was musi zrobić dla mnie tort. Tort? To proste. Zaczynamy od przygotowania biszkoptu. Będziemy potrzebować mąki, jajek, mleka, odrobiny cukru i świeżo wyciśniętego soku z cytryny. To naprawdę nie jest skomplikowane. Trzeba tylko wszystko powtarzać za babcią. Aj! To boli! Babciu, co ty robisz? Patrz, gdzie strzelasz swoim sokiem z cytryny. Przepraszam, nie chciałam. Wracam do robienia biszkoptu. Masa jest gotowa, pozostało tylko ją wlać do formy. Trzeba to robić bardzo ostrożnie. Właśnie tak. Nie no, po tym wszystkim nie mam ochoty na zabawę z mąką. Wolę zrobić ciasto dla Kate na bazie innych smakołyków. Będę potrzebować kilku rolek gumy Hubba Bubba. Tylko, że nie dam rady sama jej rozwałkować na placek. Muszę sięgnąć po ciężką artylerię. Ta maszynka załatwi sprawę. To co trzeba. Dziękuję. Dobra robota. A teraz wywrotka z żelkami. Najwyższy czas wrzucić je prosto na patelnię, żeby się roztopiły. Trzeba pamiętać o mieszaniu. Doskonale. Teraz muszę ostrożnie wziąć patelnię specjalnymi chwytakami i wylać roztopione żelki na placek z gumy. Ale wspaniale to wygląda. Teraz powtarzamy z drugą warstwą. Guma. I jeszcze jedna warstwa żelków. To będzie pyszne. W rezultacie wyjdzie mi wielowarstwowy, rewelacyjny torcik. No i gotowe. O, babcia chyba też coś zrobiła. Oczywiście, że zrobiła. Mój biszkopt jest gotowy. Czas rozkroić go na dwie warstwy. Każdą z nich przekładamy bitą śmietaną. Dokładnie rozsmarowujemy. I dodajemy drugi biszkopt. Wspaniale. A ty co tak siedzisz? To jakaś nuda. Pójdź na mój tort. Zamierzam udekorować go kropelkami barwnika spożywczego, żeby był piękniejszy. Ale kropelki to tylko początek.
Muszę rozprowadzić barwnik po calutkim torcie. Użyję do tego specjalnego narzędzia. Wychodzi idealnie. Wspaniale. No to ja rozumiem. A teraz zrobię otwór w środku tortu, aby wsypać tam jak najwięcej cukierków Skittles. Wszyscy je uwielbiają. To pewniak. Wydaje mi się, że czerwonych cukierków jest troszkę za mało, ale nie szkodzi. Mam więcej. Patrzcie i zazdrośćcie. Tak powinien wyglądać prawdziwy tort. Ciekawe. Ja też udekoruję swój tort, ale słodycze są banalne i niezdrowe. Truskawki to inna sprawa. Pozbędę się szypułek za pomocą słomki. Następnie truskawki trzeba rozkroić na połówki i przykleić je do tortu. Nierealnie piękny. Nierealnie piękny jest mój tort, który postanowiłem dodatkowo udekorować tęczą. Ciekawe. A ja dodam listki świeżej mięty i plasterek cytrynki. Tak będzie o wiele ładniej. Mnie nie przebijesz. Że co? Mój tort jest ładniejszy. Co to za kłótnie? Ale ja też muszę udekorować swój tort. Co prawda została mi tylko jedna guma, ale damy radę. Ej, przestańcie! Niech Kate zdecyduje. Wow, ile smakołyków! Nawet nie wiem, od którego zacząć. Na początek niech będzie tort babci. Dobry! Ojej, i kwaśny! Co to ma być? Cytryna? Babciu, dlaczego dodała się aż tyle? Nie da się tego jeść. Następny będzie tort szefa kuchni Zaka. Jest nie tylko piękny, ale naprawdę duży. A ze środka sypią się skittlesy. Niesamowite. Makuje nierealnie pysznie. Wow. Ojej, a co to za różowy torcik? Jak dla Barbie. Emma, naprawdę udało ci się zrobić tort z gumy? Gdy wcześniej czegoś takiego nie widziałam. Wow! Jak fajnie się ciągnie. Ekstra. To jest przepyszne. Nie miałam pojęcia, że ciasto z gumy może być tak smaczne. Wiecie, co jeszcze jest bombowe w tym cieście? Można z niego robić balony. I właśnie zamierzam go nadmuchać. To jest nie tylko pyszne, ale i zabawne. Emma, twój tort wygrywa tę rundę. O tak, nie na darmo się starałam. Co będziemy gotować w tej rundzie? A w drugiej rundzie zrobicie dla mnie jajka z patelni. Jajka? Pewnie. Najpierw za pomocą sztuczki oddzielę kilka białek od żółtek. Właśnie tak. Gotowe. Znowu się popisuje. Co on myśli, że to jest takie trudne? Nic podobnego. Oj. Chyba to jednak nie jest takie proste. Co robić? To były ostatnie jajka. Wiem. Mogę użyć strzykawek, żeby oddzielić białka od żółtek. A następnie wycisnąć je na rozgrzaną patelnię. Właśnie w ten sposób. A żeby fajnie wyglądało, zrobię nie jedno, a kilka mini jajeczek. Zobaczcie, jakie urocze. Czeka mnie dość trudne zadanie. Białka zabarwię na różne kolory. Użyję strzykawki, żeby powstała z tego tęcza. Gotowe. Czas na strzykawkę. No i proszę, a żółtko będzie słońcem. Po co takie kombinacje? Można po prostu zrobić urocze smażone jajka w kształcie kociego pyszczka. Żółtka wyglądają jak duże oczy. Tylko spójrzcie, jak fajnie wyszło. Aj! Babciu, przez ciebie moje słońce się rozlało.
było przez przypadek. Ale mi wyszedł słodki kotek. Tak nie można! To nie fair! Okej. Myślę, że zacznę od małych jajeczek Emmy. Pyszne! Co? Już się skończyły? Jakoś mało. Dobrze, że są inne. Co tam zrobił szef kuchni Zak? Co to ma być? Jakieś rozmazane żółtko. Nie chcę tego jeść, ohyda. Ojej! Zjem tego słodkiego koteczka od babci. Spróbuję. Pycha! Babciu, gratuluję wygranej. Oj, dziękuję bardzo. Wiedziałam, że będzie ci smakować. Ciekawe, co będziemy gotować w tej rundzie. Ceczurosy. Wiecie, co to jest? Oczywiście, zrobię je w mgnieniu oka. Zaczynamy. Trzeba wymieszać mąkę, cukier i wodę. Aby ciasto było bez grudek, użyję do tego specjalnej maszyny. Właśnie tak. Skoro dzisiaj wszystkie moje dania są kolorowe, to i czurasy takie będą. Mam różowe i niebieskie ciasto. Użyję zwykłej foliowej torebki, żeby wycisnąć czurasy idealnej wielkości prosto do wrzącego oleju. Wygląda to na łatwe. Trzeba tylko powtarzać za profesjonalistą. A teraz wyciskamy. No dalej. Ojej. Coś poszło nie tak. Ohyda, wszystko się wylało. Muszę coś wymyślić. Mam pomysł, zrobię czurosy z zakręconych marshmallows. Są pyszne same w sobie, ale smażenie na oleju sprawi, że będą jeszcze lepsze. Nie wiem, co to są tam jakieś czurosy, ale szybko się uczę. Wymieszam ciasto w butelce. Tak będzie o wiele wygodniej. Kładniki na miejscu. A teraz mieszamy. Tak, żeby mieszanka porządnie się połączyła. Ojej, chyba przesadziłam. Babciu, spokojnie. Oj, nic mi nie jest. Dziękuję. No dobrze, nadszedł czas, żeby wycisnąć na blaszkę czurosy. Upiekę je w piekarniku. A ja dodam do swoich lody. Z nimi wszystko smakuje lepiej. Ostatnim akcentem będzie kolorowa posypka. Smacznie i pięknie. Babciu, co to ma być? Jak to co? Czurosy. Zostało tylko polać je miodkiem i gotowe. To nie są czurosy, to zwykłe ciastka. No dobra, ciekawe jak będą smakować moje. Kurczę, wyglądają tak sobie. Mam nadzieję, że Kate się spodoba. Tak to się kończy, jak wpuszczą amatorów do kuchni. No dobra, Kate, smacznego. Już nie mogę się doczekać, żeby tego spróbować. Zacznijmy od propozycji Emmy. O nie, nie zjem tego. Okropne. Spróbuję danie babci. Dobre, tylko że to są kruche ciasteczka, a nie czurosy. A szef kuchni Zak naprawdę się postarał. Jego danie jest godne pochwały. Niesamowite. To jest naprawdę dobre. Nigdy wcześniej nie próbowałam takich pysznych, kolorowych czurosów. Gratuluję. O tak, no w końcu. Hej, Jess. Pokaż nam, co chcesz tym razem. To gofry. Super. Myślę, że nasi kucharze dadzą sobie radę. Zrobię dla Jess najlepsze gofry w historii. Musimy najpierw zrobić ciasto. Rozbijamy jajka. Dodajemy mleko. I trochę mąki. Teraz wszystko dokładnie ubijamy. Gotowe. Ciasto wyszło idealne. Przelewamy je do miseczek. I do każdej dodajemy po kropli barwnika spożywczego.
Moje gofry będą nie tylko pyszne, ale i piękne. Tylko spójrzcie na te tęczowe kolory. A teraz napełnię strzykawki tym cudownym ciastem. Ważne jest, aby wlewać ciasto warstwami, tak żeby uzyskać prawdziwe tęczowe gofry. Świetnie. Teraz pozostało tylko czekać, aż będą w pełni upieczone. Co ona tam ma? Barwniki spożywcze? Fu, co za chemia. Zaraz babcia pokaże prawdziwe gofry. Takie, na których wychowały się całe pokolenia. Najpierw obieramy dynię ze skórki, a następnie siekamy ją na kawałki tasakiem. O, właśnie tak. Idealnie. Teraz wrzucamy wszystko do blendera i mielimy. Wyszło mi takie oto niesamowite pire z dyni. Teraz dodajemy je do ciasta. Gotuję według przepisu, który przekazała mi moja pra. Oj, ile razy ja powiedziałam pra? Nieważne, moja babcia. Teraz wszystko przelewamy do gofrownicy i pieczemy. Wkrótce będziemy mieć wspaniałe gofry. Zaki, a co tam u ciebie? Babciu, mówiłem, żebyś nie nazywała mnie Zaki. Wpadłem na genialny pomysł. Chcę zrobić gofry z gumy do rzucia. Bierzemy gumę Hubba Bubba, tniemy w paski i kładziemy do gofrownicy. Nie ogarniam tego waszego ciasta. Muszę to tylko zapiec. A co tam u szefowej kuchni? Moje cudowne tęczowe gofry są już gotowe. Tylko spójrzcie, jakie są piękne. Muszę je tylko udekorować. No i co to za gofry bez lodów? Kładę kilka kulek. A na wierzchu przykrywam drugą połówką. A teraz za pomocą kremu zrobię napis. Co to za zapach? Zak, coś ci się pali! Pali się u mnie? A, rzeczywiście! Kurczę, mój gumowy gofr się przypalił! I jak mam go stąd wyciągnąć? Spróbuję łopatką. O rany, ale to lepkie i obrzydliwe. Jak z tego zrobić gofra? Nieźle, ale to w niczym nie przypomina gofra. A co tam robi szefowa? Przygotowałam gofra w stylu Oreo. O, to też mogę zrobić. Roztopię tabliczkę czekolady. Oj, nie w tę stronę. Powietrze muszę skierować na czekoladę. Doskonale. A teraz tą rozpuszczoną czekoladą napiszę na gumie słowo Hubba Bubba. Gotowe. Rozumiecie, co? To jak guma Hubba Bubba. Babciu, jak ci się podoba mój gofr? Zaki, nie to chciała Jess. Spójrz, tak wygląda prawdziwy gofr. Można go jeść na śniadanie, obiad i kolację. Dodam trochę dżemu truskawkowego, który oczywiście sama zrobiłam. W porządku. Można próbować. Wszyscy gotowi? W takim razie przejdźmy do degustacji. Wszystkie te gofry wyglądają fajnie. Zacznę od tego. Ojej, jest zrobiony z plasteliny? Nie da rady tego odkleić od talerza. Nieważne. Co jest następne? Wow, ten gofr wygląda tak pysznie. Mój ulubiony dżem truskawkowy. Ekstra. Wow, a to jest gofr w stylu Oreo. Jest obłędnie pyszne. Zwycięzcą jest zdecydowanie Oreo. Pyszka. Hura, wygrałam. Czy ktoś w to wątpi?